drodzy Państwo, nasz gość zapowiadany z Warszawy. Jest nią dzisiaj osoba niezwykła, Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, Pani redaktor. Pani Anno, oczywiście my dzisiaj od początku rozmawiamy, naszym głównym tematem jest właśnie przeciw przejawom rasizmu, ksenofobii skrajnego i skrajnego nacjonalizmu. Ja przed chwileczką, zanim połączyliśmy się z Panią, przytoczyłam słowa orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w 2003 roku i wygląda na to, że słowa, które padły z ust wielkiego Polaka Jana Pawła II, poszły w nicość, padły na grunt, na beton i już zostały kompletnie zapomniane przez tych, którzy tak bardzo, bardzo kochali papieża Polaka. No niestety to, co dzieje się w Polsce od kilku miesięcy, mniej więcej od września 2015 roku, rzeczywiście niewiele albo nic nie ma wspólnego z nauką Jana Pawła II. Przecież także papież Franciszek w ostatnich miesiącach nawoływał do tego, żeby po chrześcijańsku pomóc uchodźcom jako bliźnim, jako ludziom. Te wołania, mogę mówić o Polsce, no niestety nie trafiają na podatny grunt. To, co obserwujemy my, czyli Stowarzyszenie Nigdy Więcej, monitorując różne przejawy agresji i ksenofobii, to niestety zwielokrotnienie i zintensyfikowanie nienawiści na takim tle. Pani Anno, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Czym jest stowarzyszenie w Polsce i czym się zajmuje? To jest organizacja pozarządowa założona w 1996 roku przez świętej pamięci Marcina Kornaka. Myślę, że trzeba tutaj koniecznie powiedzieć kilka słów o tym, kim był Marcin. Marcin poruszał się na wózku inwalidzkim. W wieku 15 lat miał wypadek, złamał kręgosłup. I jako osoba, która właśnie poruszała się na wózku, on założył organizację będącą wyrazem sprzeciwu na neofaszystowską przemoc w jego mieście. Drogę, którą przeszedł Marcin, obrazują między innymi liczne wyrazy uznania i nagrody, które otrzymał. Kilka lat przed śmiercią otrzymał od prezydenta Komorowskiego Krzyż Oficerski, Orderu Odrodzenia Polski za budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I właśnie taką działalność przez lata prowadziło i mamy nadzieję, że nadal prowadzi Stowarzyszenie Nigdy Więcej. To jest organizacja, z której misją jest sprzeciwianie się ksenofobii, nietolerancji, nienawiści, przemocy, które wynikają z tych zjawisk. My jesteśmy grupą działaczy, wolontariuszy, którzy mieszkają w różnych miejscach Polski. Prowadzimy trwające od 20 lat kampanie społeczne. Kampanie, które odwołują się do różnych grup odbiorców, bo to są kampanie, na przykład kampania sportowa, wykopmy rasizm ze stadionów. Stowarzyszenie Nigdy Więcej było w 2012 roku oficjalnym partnerem UEFA podczas turnieju Euro 2012. I my w ramach tego partnerstwa przeprowadziliśmy mnóstwo różnych akcji edukacyjnych, szkoleń skierowanych do kibiców, do młodzieży, do dziennikarzy, do działaczy sportowych. Oprócz tego prowadzimy taką kampanię muzyczną Muzyka przeciwko rasizmowi. Pod tym hasłem odbywają się koncerty muzyczne, podczas których ze sceny jest ten przekaz antyrasistowski trafia do młodych ludzi, do słuchaczy. Wydajemy też nieprzerwanie magazyn Nigdy Więcej, który gromadzi w sobie właściwie świat polskiej humanistyki. Wspierają nas tacy autorzy i wspierali nas tacy autorzy, jak na przykład Jacek Kuroń, Marek Edelman, Władysław Bartoszewski czy Szymon Wiesenthal. Obecnie przygotowujemy nowy numer, który będzie poświęcony właśnie postaci Marcina. Nigdy Więcej jest magazynem, który dotyczy w całości problemu ksenofobii, rasizmu, ale też na przykład prezentujemy taką dorobek kulturalny mniejszości narodowych i nie tylko narodowych, które mieszkały i mieszkają w Polsce. No i wreszcie to zostawiłam na koniec, myślę, że taką chyba jednak najważniejszą częścią działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej to jest monitoring Brunatna Księga. To jest katalog wypadków, zdarzeń o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.
my w takiej suchej kronice opisujemy, co się wydarzyło po kolei, właściwie od roku 87, bo monitoring był trochę robiony wstecz, nieprzerwanie aż do dzisiaj. I opisujemy tam takie zdarzenia jak rasistowskie pobicia, znieważenia, wyzwiska, mowa nienawiści, która jest używana między innymi przez osoby publiczne, dewastacje różnych nekropolii mniejszości, głównie cmentarzy żydowskich, różne ksenofobiczne manifestacje. Trzeba koniecznie powiedzieć, że w Polsce od 1989 roku doszło do około 70 zabójstw na tle neofaszystowskim i rasistowskim. Rocznie opisujemy kilkaset tego typu zdarzeń, pobić, wyzwisk, zniszczeń nekropolii. Niestety ta liczba z roku na rok wzrasta, a w ostatnich miesiącach mamy do czynienia z ich eskalacją. No właśnie, jest eskalacja nienawiści, mowy nienawiści tej jawnej, bo już mówimy tu o ludziach, to są nazwiska polityków, nie tylko, i mówimy o tej nienawiści, o tej eskalacji nienawiści ukrytej, czyli w internecie, gdzie może się każdy podpisać jakimkolwiek imieniem i to idzie w świat. Skąd bierze się ten problem, ta eskalacja tej nienawiści? Dlaczego akurat właśnie ludzie tak żywo i tak ochoczo potrafią robić takie rzeczy? Myślę, że to bardzo trudne pytanie, pani redaktor, i ono wymaga też złożonej odpowiedzi. To, co wynika tutaj z naszych wieloletnich obserwacji, to jedną z przyczyn tego, że dziś mamy do czynienia z eskalacją i że w ogóle mamy do czynienia z takim wieloletnim nasilaniem się tych aktów agresji, to jest bierność instytucji państwowych. Niestety, mimo głosów czasami sympatii czy głosów poparcia dla naszej działalności, te działania instytucji państwowych były i są niewystarczające. Sprawcy takich zdarzeń, pobić czy na przykład autorzy rasistowskich komentarzy, mają bardzo duże poczucie bezkarności. To znaczy, że jeżeli popełnią taki czyn, to albo on nie zostanie zgłoszony, albo nawet jeśli zostanie zgłoszony, to nie spotkają się z jakąś sankcją, z jakąś karą. No właśnie, i pomimo tego, że organizacje pozarządowe dostawały i dostają coraz więcej sygnałów o atakach na tle rasistowskim, ja może przytoczę, tylko w 2013 roku było ich 835, w 2014 1365 i już w ubiegłym roku 1548. Fala agresji nienawiści rośnie i rząd mimo to rozwiązał Radę do spraw walki z rasizmem? No niestety jest to bardzo przykra decyzja z naszej perspektywy. Ja uczestniczyłam w pracach tej Rady. No oczywiście ona mogła spisać się lepiej, można było zrobić więcej. Natomiast rozwiązanie takiej Rady jest też takim mocnym gestem symbolicznym, no bo jeżeli rozwiązujemy ciało, komórkę, która się ma zajmować narastającym problemem rasizmu, to znaczy, że ten problem tym samym jest ignorowany, odsuwany w niebyt. A tak nie jest. Dlatego, że w Polsce coraz częściej dochodzi do napaści fizycznych. To już nie jest w cudzysłowie tylko mowa nienawiści, ale ta mowa przekształca się w nienawistne czyny. Ludzie, którzy są w jakiś sposób inni, na przykład mają inny kolor skóry, mają inny akcent, wyróżniają się w jakiś sposób od otoczenia, są atakowani fizycznie. I to ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają na przykład turystycznie, ale też takie osoby, które w Polsce mieszkają od lat. Pamiętam artykuły na przykład muzułmanek, które wyróżniają się, bo mają chusty, odprowadzają rano dzieci do szkoły albo wychodzą do sklepu po bułki i są opluwane i wyzywane, ty muzułmanko. Więc jak żyć w ogóle w takiej sytuacji? I ta atmosfera jest czymś szalenie niebezpiecznym, atmosfera, która się bierze między innymi z języka, bo pani redaktor zapytała, skąd to się bierze. Inną przyczyną jest język, także czy może przede wszystkim ten język debaty publicznej, język również, którego używają politycy czy dziennikarze. Którzy podsycają jeszcze dodatkowo. Zdecydowanie tak. Jeżeli ci, którzy mają wpływ na to, jak język debaty publicznej wygląda, nie mogą sformułować nienawistnych czy podszytych ksenofobią komentarzy. No bo to jest paliwo. To jest paliwo dla tych, którzy mają ochotę, czy którzy są gotowi niechęć, nienawiść przekształcać w czyny. No po prostu zaatakować, pobić, uderzyć. No właśnie, bo słowa płoną, słowa mogą płonąć, a za słowami to już jest tylko jeden krok do tego, żeby ludzie płonęli.
Zdecydowanie tak. I ten ogień był też widoczny gołym okiem. To znaczy to już z jednej strony tutaj mówimy o płonących słowach, o słowach budzących nienawiść, mówimy o nienawistnych czynach, ale nie, mieliśmy też do czynienia z takimi bardzo mocnymi gestami symbolicznymi podczas ostatnich znowu kilku miesięcy, kiedy przez Polskę przytoczyły się i to cały czas ma miejsce ksenofobiczne czy wręcz rasistowskie manifestacje niby przeciwko uchodźcom, których w Polsce przecież nie ma, a tak naprawdę to są manifestacje, które w czystej formie wyrażają nienawiść. No i podczas tych manifestacji właśnie płoną flagi unijne, płonie portret Angeli Merkel, płonie portret prezydenta Wrocławia Dutkiewicza, który zgłaszał te manifestacje do prokuratury, więc ten ogień tak, pojawia się także w takiej formie. I w takiej sytuacji, kiedy eskalacja się nasila i kiedy zwiększa się ta siła ksenofobii, tej nienawiści, języka nienawiści, nawet w pisach sieci, przedstawiciel rządu, wiceminister kultury Jarosław Sellin mówi nam, że Polacy są bardzo tolerancyjni i nie ma tej nienawiści w Polsce. Jak pani odebrała te słowa? Wszelkie generalizacje tutaj muszą być krzywdzące. My jesteśmy dość często pytani, czy Polacy są rasistami, czy w Polsce jest dużo rasizmu. I w takiej sytuacji Marcin Kornak, pamiętam, zawsze odpowiadał za dużo. On nie generalizował dużo, mało. Jeżeli porównywał, to porównywał sposoby reakcji różnych państw na rasizm, bo oczywiście problem skrajnej prawicy, radykalizowania się także młodych ludzi nie dotyczy tylko Polski. To obserwujemy od dłuższego czasu także w Europie. To dotyczy właśnie całą Europę objęło. Natomiast chodzi tutaj o reagowanie. No w Polsce ta reakcja instytucji państwowych jest zdecydowanie niewystarczająca. Tej reakcji nie widać też na przykład w systemie edukacyjnym, bo to od pewnego czasu tutaj młodzi ludzie stają się tymi, którzy być może podążając za pewną modą, ale jednak radykalizują swoje umysły, swoje postawy, swoje przeświadczenia. To oni dołączają bardzo ochoczo do organizacji skrajnych. Mhm. Czy wobec tego pani zdaniem polski rząd ma jakąś strategię przeciwdziałania fali przemocy, nienawiści? Bo wie pani, w najnowszym Newsweeku podaje, że Prawo i Sprawiedliwość będzie jednak dążyć do likwidacji organizacji zajmujących się monitorowaniem i zwalczaniem ksenofobii i rasizmu, podczas kiedy ta eskalacja rośnie. Ja tutaj strategii, która by w jakikolwiek sposób wzmacniała społeczeństwo obywatelskie w zwalczaniu problemu rasizmu, nie widzę. No, wręcz przeciwnie, w Polsce ten klimat dla działalności organizacji pozarządowych zajmujących się ksenofobią staje się bardzo niesprzyjający. Do stowarzyszenia Nigdy Więcej też wielokrotnie trafiały groźby związane z prowadzoną przez nas działalnością. Natomiast to są koszta naszej pracy, to jest to ryzyko, które podejmujemy. Natomiast oczywiście chcielibyśmy, by takich sytuacji było jak najmniej, byśmy mogli swoją pracę wykonywać spokojnie. Natomiast nie łudzimy się, że przy obecnej atmosferze i poziomie ksenofobicznej agresji w Polsce to będzie możliwe. No właśnie, ale czy wobec tego... W najbliższej perspektywie. Mm-hmm, tak, ja to rozumiem, ale czy wobec tego nie sądzi pani, że po tym, jak mówi się, jak Prawo i Sprawiedliwość mówi, że będzie dążyć do likwidacji organizacji zajmujących się monitorowaniem i zwalczaniem ksenofobii, rasizmu, czy wasze stowarzyszenie nie czuje się narażone na takie działania ze strony Partii Sprawiedliwości, Prawa i Sprawiedliwości? No, oczywiście jest to bardzo niepokojąco brzmiąca deklaracja. Mam nadzieję, że tylko deklaracja, dlatego że żyjemy wszyscy w społeczeństwie, do którego napływają ludzie z różnych krajów i mam nadzieję, będzie ich napływać coraz więcej. Polska przez wieki była krajem wielonarodowym, wielokulturowym, wielojęzycznym. To II wojna światowa przyniosła ze sobą tragiczne żniwo. Potem działania rządów po wojnie sprawiły, że jesteśmy od kilkudziesięciu lat krajem monokulturowym, homogenicznym. I to nie jest sytuacja normalna. To znaczy, o tym też wiele razy mówił profesor Rafał Pankowski, współzałożyciel Stowarzyszenia Nigdy Więcej, podkreślając tę wielokulturowość jako część polskiej tradycji. Świat globalizuje się coraz bardziej, wszyscy podróżujemy, zmieniamy miejsca zamieszkania.
Polska jest przecież położona w środku Europy, więc te procesy są nieuniknione. No i tylko pytanie, z czym spotkają się ludzie, którzy chcą do nas przyjechać? Czy to będzie atmosfera wrogości, niechęci, obawa przed pobiciem na ulicy? Czy to będzie normalny, spokojny kraj, w którym można pobyć, w którym można zamieszkać, można pracować? Chciałoby się powiedzieć, żeby tak, żeby nie było tego typu historii w Polsce. Ja może tylko dodam historię z własnego doświadczenia, może nie z mojego doświadczenia, ale z doświadczenia mojego zięcia, który jest Holendrem, ale urodził się w Kanadzie i był w tym roku w Polsce i który został brzydko potraktowany w momencie, kiedy mówił łamaną polszczyzną, a potem po angielsku dzień dobry i na to usłyszał bardzo, bardzo brzydkie słowo ucz się K polskiego. I to jest też taki objaw, który potem rodzi niechęć młodych ludzi podróżujących do Polski. No niestety tak, tutaj ta opinia o naszym kraju nie może być korzystna w momencie, kiedy w ciągu ostatnich kilku miesięcy dochodzi do bardzo wielu ksenofobicznych pobić, także na obcokrajowców, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Ale opinia to jest jedno, ale przede wszystkim ważna jest tutaj ta atmosfera życia społecznego, bo to są przestępstwa z nienawiści. Mhm. Nienawiści, to one nie są z jakiegoś konkretnego powodu, na przykład. No tak, ale skąd one się, pani Anno, ale skąd one się biorą? Bo ktoś musi to podsycać, tą atmosferę i ten klimat, te klimaty ktoś musi podsycać. Ktoś musi rzucać strach na tych ludzi. Jeśli młodzi ludzie dzisiaj się opowiadają za na przykład za tym, za rośnięciem w siłę ONR-u. Ksenofobia i rasizm w Polsce to zjawisko absolutnie nie nowe, tylko trwające lat co najmniej 10. Od tego momentu prowadzimy brunatną księgę, więc o tym okresie mogę mówić. Natomiast jesienią w zeszłym roku wydarzyło się coś bardzo złego. Coś, czego właściwie ja nie bardzo widzę w tej chwili sposób, żeby to zatrzymać, bo mieliśmy kampanie wyborcze i podczas tych kampanii został wykorzystany temat uchodźców, planów przyjęcia do Polski uchodźców. Tych ludzi tutaj nie ma, nie wiadomo, czy w ogóle przyjadą. Mhm. Natomiast ta fala ksenofobii, która się wtedy rozlała, związana najpierw z wyborami, a teraz mam wrażenie, że to nie ma już nic wspólnego, ta nienawiść z uchodźcami, nie ma nic wspólnego z konkretnymi ludźmi. Według mnie, kiedy mowa o organizacjach skrajnie prawicowych, to coraz częściej staje się manifestacją siły politycznej. Przecież my mamy teraz w Polsce posłów, którzy są związani z ruchem narodowym, więc organizacją radykalną, skrajną w swoich przekonaniach, organizacją powiązaną z obozem narodowo-radykalnym, który odwołuje się wprost do organizacji faszystowskiej, która działała przed II wojną światową. No właśnie. To jest zjawisko też, mam wrażenie, samonapędzające się, bo im więcej jest tych aktów agresji, tym bardziej mam wrażenie ludzie, którzy się ich dopuszczają, a których nie spotyka żadna, czy prawie żadna sankcja ze strony instytucji państwa, utwierdzają się w przekonaniu, że tak można. No właśnie, jak to się wszystko ma do tego aktu, o którym ja przeczytałam przed naszym wejściem, do tego orędzia Jana Pawła II, któryż w tym orędziu wymienia, że mówi o tym i przestrzega cały świat i wszystkie społeczności przed rządami skrajno-nacjonalistycznymi, przed politykami skrajnie nacjonalistycznymi. Odpowiadając tak wprost na pytanie pani redaktor, to stanowi najżywsze zaprzeczenie takich słów i wezwania papieża. No właśnie, tym bardziej, że to są ludzie... Papieża Jana Pawła II, ale... Partii, Prawo i Sprawiedliwość... Ale papieża Franciszka. No właśnie, a Prawo i Sprawiedliwość opiera się na nauce Kościoła, na nauce Jana Pawła II. Jak to się ma wobec tego do tych wszystkich słów? Ja myślę, że tutaj my w społeczeństwie mamy dość duży problem z tym, co ktoś deklaruje, a co ktoś robi. No. Kościół jest bardzo silnie obecny w polskim życiu publicznym, natomiast bardzo silny, nauka, bardzo silny w życiu publicznym w Polsce, ale nie bardzo silny z naukami Jana Pawła II. No właśnie, ta nauka jest, zdaje się, odsuwana albo wybierane są z niej tylko takie elementy, które są w danym momencie wygodne. No, daleko się rząd... Ja tutaj nie widzę w żaden sposób przełożenia wezwania, najgłębiej chrześcijańskiego wezwania do miłości wobec bliźniego, o które tyle razy apelował papież Franciszek.
no, nie widzę tego przełożenia choćby na poziomie deklaracji w Polsce, na poziomie deklaracji składanych przez polityków bądź po prostu przez ludzi, którzy są uznawani za autorytety społeczne. To jest odsuwane, bo to jest niewygodne. No, używać języka populistycznego, żeby zaskarbić sobie czy zdobyć jakieś swoje cele. Czysty populizm. Uchodźcy taki straszak czy wręcz wroga, niż pokazać, że on też jest człowiekiem, że ma swoje imię, historię, swoje przeżycia i potrzebna mu jest pomoc. To populistyczne potraktowanie uchodźcy jako takiej figury, która nie ma nawet nic wspólnego z żywym człowiekiem, jest dużo łatwiejsze i dużo bardziej opłacalne niż nawoływanie do tego, żeby się otworzyć jako społeczeństwo, żeby pomóc, żeby choćby posłuchać tych ludzi. No właśnie, żeby postawić się w ich położenie i wejść w ich buty. Czysto populistyczne i hipokrytyczne podejście do tego, co się dzieje. Pani Anno, ja serdecznie pani dziękuję za tą wspaniałą rozmowę, życząc wam sukcesów w waszej pracy, waszej bardzo trudnej, niełatwej pracy w Polsce. Myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do tego tematu i do Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Tymczasem serdecznie pani dziękuję i proszę się zwyczajnie nie poddawać. Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję państwu za uwagę. Drodzy państwo, naszym i waszym gościem była dzisiaj pani Anna Tatar, sekretarz generalny ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Tą bardzo ciekawą rozmowę powinniśmy sobie mocno, mocno zapamiętać na zawsze, bo to, co mówiliśmy, jak to się wszystko ma do właśnie do tych nauk naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II.